stan na ten rok szkolny. Dane są pobrane z arkuszy organizacyjnych, być może się troszeczkę różnią od tego, co Państwo przedstawiali, zdaje się, ale no to jest jakby kwestia dyskusji, na pewno to się nie przewraca do góry nogami. Mniej więcej tyle mamy dzieci w poszczególnych szkołach, co się przekłada na prawie 123, na 123 oddziały. Część tych oddziałów jest oczywiście integracyjnych. Tu maksymalna liczba dzieci jest 20, w normalnych czy w oddziałach otwartych może być troszkę więcej, około 25. Jest oczywiście jakaś średnia wyliczona, niektóre szkoły są poniżej tej średniej, niektóre powyżej. Średnio w mieście jest około 20 dzieci w oddziałach, natomiast jest tu pewien błąd, bo nie wydzielaliśmy specjalnie oddziałów integracyjnych i oddziałów nieintegracyjnych. Koluna kolejna, liczba uczniów spoza obwodu szkoły. Okazuje się, że w wielu szkołach, praktycznie w każdej, jest jakaś grupa dzieci, która nie jest stricte przypisana do obwodu. Z różnych powodów znalazła się w danej szkole. To jest od 50, tu bodajże 8 w SP6, po 184 w SP4, w jedynce też jest 101. To są dane tego roku szkolnego. Jest tu policzony procent i tak dalej, jakiś element wyliczeniowy, natomiast jeszcze jest drugie zjawisko, które istnieje w szkołach, to jest liczba uczniów spoza terenu Cieszyna. Okazuje się, że według arkuszy organizacyjnych łącznie mamy 243 dzieci, tutaj, które są spoza terenu Cieszyna. Oczywiście jest na to dotacja, ale pamiętajmy, że do każdego ucznia dopłacano około 40%. Ten materiał na pewno będzie podlegał dyskusji i być może jakiejś korekcie, jeżeli tu będą jakieś drobne błędy, ale to na pewno nie przewróci tego materiału do góry nogami. To, co niepokoi, że tak powiem, najbardziej organ prowadzący, to jest optymalizacja wielkości placówek do ilości oddziałów, które w tych placówkach mamy zorganizowane. I w roku 2018-2019 już widać, że w niektórych szkołach mamy nadwyżkę wolnych pomieszczeń. To jest SP1 i SP5. Ja wiem, że to część tych sal to są sale na 12-14 osób, zorganizowane tak jak na przykład w SP1 w części korytarza, czy z podziałem na mniejsze. No ale jakaś cyfra tutaj jest. Co się dzieje w momencie, jak ze szkół odchodzą nam gimnazja? Tych pomieszczeń według arkuszy organizacyjnych mamy jeszcze więcej wolnych. Chcę zaznaczyć, że tu są tylko sale i pracownie. Nie ma tu uwzględnionych, nie jest tu basen uwzględniony, nie są sale gimnastyczne, czy tak zwane małe sale gimnastyczne, ale to daje pewien obraz, że mamy przynajmniej 2-3 szkoły, w których mamy nadwyżki sal w stosunku do ilości oddziałów. Nie chcę teraz tutaj się wdawać w dyskusję, czy to jest potrzebne, czy nie, czy to jest 5 dużych sal, 4 małe, czy 8 dużych, 2 małe, czy odwrotnie, ale zjawisko jakieś istnieje. Więc 26 oddziałów tak naprawdę teoretycznie mogłoby się zmieścić jeszcze w naszych szkołach. Może trochę mniej, ale no jest jakaś liczba, która no jest jakby do zagospodarowania. To, co nas, jakie zjawisko jeszcze występuje? Otóż, proszę Państwa, w roku 2018 do szkół podstawowych mogło pójść 376 dzieci, a w szkołach publicznych miejskich znalazło się 283 z terenu Cieszyna. Czyli około 75% dzieci z rocznika chodzi do szkół naszych miejskich, reszta wybiera albo szkoły poza Cieszynem, albo szkoły niepubliczne. Część dzieci uczy się też po stronie czeskiej. Jeżeli uwzględnimy tę tendencję z tego roku i z lat poprzednich, to się okazuje, że w SP1 na przykład w roczniku 2019-2020, czyli w następnym roku szkolnym, teoretycznie w obwodzie mieszka 72 osoby. Natomiast uwzględniając to obniżenie ilości dzieci w szkole, będziemy
Być może mieli 54, być może więcej, ale na pewno nie pokrywa się to w 100% z ilością dzieci zamieszkujących w danym obwodzie. I co się dzieje? Przy 54 dzieciach otwieramy teoretycznie 3 oddziały, gdzie w oddziałach mamy po 17-18 dzieci i to w oddziałach nieintegracyjnych. Drugie zjawisko, które się tutaj pojawia, to brak możliwości w niektórych szkołach w związku z tym otworzenia klas sportowych, bo klasę sportową możemy otworzyć wtedy, kiedy mamy co najmniej 2 klasy. Jeżeli jest to, jeszcze dochodzi szkoła integracyjna, to musimy mieć 3 klasy. W szkole integracyjnej, w klasie integracyjnej no kilkanaście dzieci, z reguły to jest blisko 20. Klasę sportową i klasę, która nie będzie klasą sportową. Także na pewno ogranicza nam to w przyszłości możliwość utworzenia klas sportowych w niektórych szkołach. Tutaj z tego wyliczenia wychodzi, nie chcę się tutaj oczywiście ubierać 34, ale to jest temat jakby, który cały czas się pojawia, że ta liczba dzieci w latach następnych, no jeżeli nie będzie zasilania z zewnątrz, tak jak to jest do tej pory, no to nie pozwoli nam otworzyć na więcej niż jeden oddział. To samo jest SP6, PSP7, bo to są szkoły porównywalnej wielkości. W szkołach, które są nieco większe, czyli piątka, jedynka, dwójka, trójka, jest możliwość pewnych ruchów. I teraz krótka symulacja, którą żeśmy już też przedstawiali w czasie pobytu w SP4. Jeżeli byśmy zdecydowali się na likwidację SP4, czyli na przykład w danym roczniku mielibyśmy 55 dzieci, które przyjdą do klasy pierwszej w SP1 i całą SP4 przenieśli do SP5, to SP5 pozwala nam to na utworzenie około 3 oddziałów i w tym momencie mamy jeden oddział integracyjny, jeden oddział sportowy, jeden oddział zwykły. To jest oczywiście symulacja zrobiona na cyfrach, które wynikają z demografii. Tu poniżej są kolejne roczniki i kolejne klasy. Ja ten materiał Państwu prześlę z prośbą o analizę i myślę, że na następne spotkanie byśmy na ten temat porozmawiali. Jest to zjawisko, które oczywiście może wystąpić, które generuje nam przede wszystkim powstawanie w niektórych szkołach mniej licznych oddziałów. Wiem, że tam się dwie panie zgłaszały. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana burmistrza, a skąd pewność, czy rodzice ze SP4 nie dają, że likwidacji szkoły było takiej, w ogóle nie myślimy, przyniosą dzieci do piątki z całym szacunkiem dla szkoły, dla jej sukcesu, dla tego wszystkiego. Ja marzyłam, że zapisać dzieci do siódemki z tego czasu, ale nie było dla nas miejsca. Coś podobnego. Ja tylko przedstawiam wariant, o którym żeśmy rozmawiali państwo o szkole. Tak, ale pan burmistrz stwierdził, że dzieci przeniesiecie do jedynki albo do piątki. Więc moje pytanie jest w imieniu wszystkich rodziców w naszej szkoły. Skąd pewność u szanownego państwa, że te dzieci czy rodzice będą chcieli zapisać dzieci do jedynki lub do piątki? Takiej pewności pan burmistrz nie może posiadać, ponieważ my jako rodzice nawet jej nie posiadamy. To jest raz, a dwa jeszcze coś, co wrócę. Ja chciałam wszystkim dyrektorom podziękować za fantastyczną przygotowanie tych programów, też jako rodzice, dlatego że takie spotkanie chcielibyśmy mieć jako rodzice na przykład na przyszłość, może dzieci posiadających do pierwszej klasy, ponieważ to była fantastyczna prezentacja, troszkę się dyrektorzy pochwalili, pokazali i tak z kosmosu może pomysł. Gdyby zjeść neonizację, wtedy by się szkoły same wybroniły. Tak jak pani mówi, że ma spoza rejonu i dużo rodziców pomaga, my też mamy spoza rejonu i prawdopodobnie w przyszłym roku też będziemy mieć spoza rejonu. I wracam do tego, co mówiłam wcześniej. 74 osoby chętne 2 lata temu, nie mogliśmy tych dzieci przyjąć, ponieważ nam to uniemożliwiono. Więc ja dzisiaj mówię, jeżeli by na przykład czwórka zniknęła, w co nikt nie wierzy, to ja pani dyrektor do pani przy tyle, do siódemki dzieci. I nie do jedynki, nie do piątki, nic absolutnie do tych szkół nie mam, ale nam zależy na małych szkołach. Szanowni Państwo, ja się z Panią całkowicie zgadzam, natomiast okazuje się, że są organizowane dni otwarte, a niestety zdarza się tak, że nie ma tej informacji przekazanej też do ogółu rodziców,
żeby mogli skorzystać z takiej oferty i rzeczywiście wybrać szkołę, która im najbardziej odpowiada. Także jeśli mogę tylko dodać, to, żeby znieść rejonizację w Cieszynie, to też jest jeden z pomysłów, które nam przyszły do głowy. Natomiast na pewno dzisiaj, w związku z tym, że jest już godzina, 2,5 godziny po rozpoczęciu spotkania, myślę, że dobrze, że mieliśmy okazję zobaczyć te prezentacje poszczególnych szkół. Ja się z Panią absolutnie zgadzam, że taka informacja powinna być, czy takie spotkanie powinno być zorganizowane, a pełna informacja także o wynikach poszczególnych szkół, o tym, jaki jest poziom nauczania w tych szkołach, powinien być przekazany rodzicom zaraz po zakończeniu egzaminów, każdego etapu i tak dalej. Myślę, że tej informacji dalej brakuje. Rodzice wybierali szkoły z reguły zgodnie z rejonizacją, część jak widać nie. Natomiast na pewno im więcej informacji dotrze do rodziców, tym lepiej. Jeśli mogę prosić, ponieważ naprawdę jest już późna pora, część z nas... Szanowni Państwo, nie, przepraszam, były prezentacje i mieliśmy przeszkadzać nasze. Szanowni Państwo, pozwólcie, nie mamy, kto nas goni? Czy nie możemy, Państwo dostaniecie ten materiał, będziecie go mogli przeanalizować, spotkamy się za 3 tygodnie i możemy się spotkać za 2 tygodnie, nie mam z tym problemu. Natomiast spotkamy się za 2 tygodnie, będziemy na argumenty dyskutować, dobrze? Na tym komisji. To są też liczby, które są przygotowane przez Państwa. Zapoznaliśmy się z nimi, a dzisiaj Pani nam przedstawiła zupełnie inne dane. Nie, to są dokumenty. Proszę Państwa, proszę sobie spojrzeć swoje załączniki, które Państwo przedstawiliście. Pracowaliście, wszystkie opracowania Wasze są na przykład na liczbie 72 w szkole nr 1. Teraz Pan robi korektę do 54. Za 2 tygodnie czy za miesiąc może być zupełnie inne dane. Dobrze. Możecie Państwo te dane przygotowywać, ale nie mówcie nam, że dzisiaj nie możemy dyskutować, bo za miesiąc możemy. Za miesiąc dostaniemy inną prezentację, tak możemy się bardziej nieskończono. Zapraszam do Państwa dyrektorów jako fachowców jedno podstawowe pytanie. Mówię jako do fachowców. Mam takie pytanie, czy ewentualnie przenosimy gdzieś na podstawie tej prezentacji, które Państwo tutaj przedstawiliście, macie wiedzę na temat innych szkół. Czy na podstawie tej prezentacji chcecie mi wytłumaczyć, w jakim aspekcie przeniesienie akurat ulgi o czwórce? Tutaj dzieci ze szkoły do szkoły wiąże się dla tych dzieci, skutkuje zauważalną poprawą warunków nauczania. Czy ewentualnie będzie dla nich większy komfort i możliwość nauczania bez międzyrocznikowych ukończenia szkół? To jest nieważne. Łatwiejszy dostęp do zaawansowanej pomocy szkolnych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, świetlicy, stołówki czy biblioteki. Czy któraś z tych szkół w Cieszynie, w siedmiu, nie spełnia tych warunków? Czy przeniesienie jest konieczne, żeby to dziecko zostało? Proszę mi powiedzieć, bo na podstawie tej prezentacji jestem przekonany, że każda z tych szkół zapewnia dzieciom w tej chwili super warunki nauczania. Fantastycznie, ja się z Panem zgadzam, że super warunki nauczania, ale już dostaliśmy w ubiegłym tygodniu z ministerstwa minus 351 tysięcy, mniej subwencji, więc wszystkie koszty znowu idą w górę. Szanowny Panie, 40% z 32 milionów, które wydaliśmy na szkoły, to jest dopłata z budżetu miasta. Ja nie mogę odpowiedzialnie przyjść do ludzi i powiedzieć, szanowni Państwo, tego, tamtego nie będziecie mieli, ponieważ będziemy utrzymywać szkoły, w których będą klasy po 15 uczniów. Pani mówi, Pani wygrała 40%, tak? Tak. W materiałach paradny punkt 1.5. Środki finansowe przeznaczono całocznie wynoszą kwotę 32 245 867,43. Tak. Co do grosza. Następne zdanie. Otrzymywana subwencja oświatowa pokrywa koszty prowadzenia publicznych placówek szkolnych tylko w około 50%. Wie Państwo, to jest 10% od 32 milionów. Szanowny Panie, i tak 40% to jest i tak mniej. Dane, które Pani przedstawia radnym, różnią się o 10%.
10%, tak? To jest olbrzymie. Szanowni Państwo. W takiej podstawie radni mogą podejmować... Dwa lata temu mieliśmy 52%. W ubiegłym roku było 42%. W tym roku jest 40%. To są Pani dane sprzed miesiąca. Zmieniło się to o 10%? Czy Pan uważa, że 10% to jest... To jest ogromna kwota. Tak, owszem. Czyli o tyle mniej płacimy z budżetu. Bardzo się cieszę z tego powodu. Pan zwrócił uwagę, że te dokumenty są nierzetelnie przygotowane. Tylko o to mi chodzi. Szanowny Panie, a ja mam pytanie. Dodatkowa kwestia, która jest, to że z budżetu subwencji nie dostajemy kompletnie żadnych pieniędzy na remonty szkół. Państwo się teraz chwalili, że nasze szkoły są szkołami, które mają 60, które mają 100 lat. Wszystkie te szkoły muszą być z naszego budżetu, naszego miasta, nawet remontowane. I tutaj nie ma żadnych dodatkowych pieniędzy, które dostajemy na te remonty. Jak będziemy mieli jedną szkołę mniej, to zdaje się, że więcej pieniędzy zostanie przełożone na pozostałe szkoły. Chyba tak to rozumiem. Jeśli pani teraz znowu wchodzi na temat remontu, bo odbiega Pani od mojego pytania. Czy te dokumenty są rzetelnie przygotowane na radę? Szanowni Państwo, dokumenty zostały przygotowane przez TUF i zostały przygotowane przez Pana Wiceburmistrza. No jeśli Pani mówi 40%, a w dokumentach jest 50%, to mogę powiedzieć, że są nierzetelnie przygotowane. Zgadza się Pani z tym? Szanowny Panie, są bardzo rzetelnie przygotowane. Pani ma 10% różnicy w dokumentach, a Pani słowami to jest rzetelność? Tam jest napisane około 50%. Od 32 milionów złotych. No nie ma, jeśli potraficie wyliczyć, co to droża. Czy uważa Pan, że to jest mało? Pani odbiera, czy uważa Pan, że 40% to jest mało? Czy to jest mało? Myślę, że tu nas są matematycy. Czy to jest... W tym momencie, czy w tego typu opracowaniu wolno... Chciałam zapytać, czy to jest mało? To jest ogromna kwota, Pani Burmistrz. Tylko Pani w tej chwili odbiega od odpowiedzi na moje pytanie. Czemu te dokumenty są w ten sposób przedstawione radą? Chociaż na pewno macie przy tym zasadę liczoną kwotę subwencji. Mamy policzoną. To, co zostało podane, nie jest nieprawdą, bo subwencja i ten układ dopłaty w różnych latach się różnie waha. Mamy policzony rok 2018 bardzo dokładnie i w roku 2018 jest ponad 40%. Materiały, które jeszcze przygotowaliśmy, to są materiały finansowe związane z różnymi średnimi kosztami w roku 2018, jakie ponieśliśmy w różnej konfiguracji, czy na dziecko, czy na oddział i tak dalej. Myślę, że te materiały również Państwu prześlemy zarówno do szkół, jak i Państwu radnym. I jeżeli jest chęć i ochota spotkanie się za 2 tygodnie, możemy siąść nad tymi materiałami i porozmawiać krok po kroku, dlaczego są takie, a nie inne kwoty i wyliczenia i cyfry. Są dwa problemy, które pojawiają się w czasie analizy. To jest na pewno zbyt duża baza, którą dysponujemy. W związku z tym mamy wolne przestrzenie w szkołach, które musimy utrzymywać. No i tym samym koszty, które generujemy, czyli koszty, które musimy pokrywać na placówki. Szukamy oszczędności w wydatkach bieżących. W materiałach nie ma umieszczonych kosztów związanych z remontami, z inwestycjami, żeby nie zakrzywiać tej informacji. Są tylko koszty bieżące i koszty osobowe. Proszę. Chciałabym się wypowiedzieć. Ja mam takie przemyślenia odnośnie całej tej sytuacji, w której się znajdujemy. Skupiamy się przede wszystkim tutaj na pieniądzach, prawda? Na tym, że w budżecie miasta jest mało pieniędzy. Z tego, co obliczono, likwidacja szkoły podstawowej nr 4 przyniosłaby w przyszłości około 300 tysięcy złotych rocznie oszczędności dla budżetu. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ponieważ część kosztów zostałaby przeniesiona do innych szkół. Myślę, że należałoby się zastanowić, czy tych pieniędzy nie należy poszukać w ogóle gdzie indziej? Dlaczego skupiamy się na szkole? I czy te 300 tysięcy naprawdę jest warte tego, żebyśmy takie tutaj toczyli rozmowy, żeby było tyle emocji, tyle nerwów, tyle
niepotrzebnych, myślę, też właśnie tych naszych doznań, i bo każdy z nas to przeżywa, zwłaszcza cała społeczność szkoły podstawowej numer 4. I chciałabym dodać, że tak naprawdę moim zdaniem końcem wyjścia powinno być dobro dziecka, prawda? Ponieważ i tak, jeśli dojdzie do jakichkolwiek ze strony państwa radnych głosowań, w których byście przegłosowali likwidację szkoły, to i tak ostateczny głos ma kuratorium. A kuratorium jako pierwsze podstawowe kryterium bierze, tak, ponieważ chcę, mając też odpowiedź właśnie kuratorium na zapytanie, dobro dziecka. Więc czy my nie odbiegamy tutaj po prostu idąc w te finansowe sprawy, a tak naprawdę nie powinniśmy myśleć przede wszystkim o dzieciach i zastanowić się, czy naszym dzieciom jest tak naprawdę źle. Każda szkoła ma bazę, ma miejsce, żeby te dzieci uczyć. I myślę, że każda szkoła jest dobra, ponieważ rodzice są zadowoleni z tych szkół, prawda? Nie ma skarg, że jedna, druga, trzecia, czwarta szkoła jest zła. Pomyślmy wspólnie tak, żeby zrobić z tego coś pożytecznego dla miasta. Że jeżeli mamy owszem puste, tą bazę za dużą, ale można szukać innych rozwiązań. Nie skupiajmy się na tym, żeby likwidować, tylko skupmy się na tym, żeby poszukać, nie wiem, wypracować, to jest może do przemyślenia na następne spotkanie, wypracować takie rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich, a nasze dzieci w Cieszynie i te, które spoza Cieszyna, też do Cieszyna przychodzą, żeby się uczyć, żeby mogły normalnie się uczyć, funkcjonować, zdobywać doświadczenia, żebyśmy mogli po prostu stanąć, nie wiem, przed sobą za jakiś czas i nie wiem, powiedzieć sobie, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby było dobrze, prawda? Szanowni Państwo, ja serdecznie zapraszam na spotkanie za dwa tygodnie, panie burmistrzu. 11 i potem jest 17, tak? Nie, 19? 18. Poniedziałek 18 o godzinie 16. Ale przecież mamy później, bo tam. Dobrze, to co? Możemy tego 18? Dobrze, czyli 18 spotykamy się tutaj o godzinie 16. Państwo przygotujecie swoje propozycje, jak wy widzicie z rozwiązaniem tej sytuacji, jakie są alternatywne sposoby, żebyśmy jednak popracowali nad tym, jak zoptymalizować to, co mamy w tej chwili w mieście, bo na pewno mamy tego za duże na tą ilość. Natomiast my przygotujemy też swoje propozycje. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szczególne podziękowanie, myślę, że opiaski dla wszystkich dyrektorów, którzy bardzo się dzisiaj przygotowali do tej prezentacji. Myślę, że wszystkim im się należą oklaski w tej. Panie Burmistrzu, my mamy jeszcze dwa zdania. Jeżeli szanowne grono pedagogiczne, dyrektorzy placówek, za które jeszcze raz dziękujemy, pozwolą nam powiedzieć jeszcze dwa zdania, to panią burmistrz również poprosimy o zostanie na chwileczkę. Panie Ramie. Ja mam taką troszkę zmienić narrację, bo rozmawiamy o likwidacjach, bo to jest tak naprawdę. Patrzmy na rozwój tej edukacji w Cieszynie, popatrzmy na to, żeby z punktu widzenia rodzica mieć po prostu możliwość, jak kolega Kapuga, wyboru szkoły. Ja sobie to zapisałem, mam 800 metrów do trójki, 800 do czwórki, 900 do jedynki, 1000 metrów do piątki, 1500 do dwójki. Dlaczego nie mogę wybrać szkoły? Dlaczego nie zrobić kroku do przodu? No, miasto nie daje takiej możliwości, tak? Jest realizacja. Ja sobie przygotowałem, jako przykład, bo jest coraz więcej miast w Polsce, które idą do przodu i chcą być nowoczesne. Nie chciałem wielkich miast, żeby nie było, że tam jest budżet. Gmina, miasto schowa, tak? Od tego roku postanowiło uwolnić szkoły, że tak powiem, i pozwolić rodzicom dokonać wyboru. Założyć, że wszystkie szkoły funkcjonują dalej, być może zmienią się oddziały, gdzie były dwa, będzie jeden, gdzie był jeden oddział, będą dwa oddziały, ale dać szansę rodzicom wybrać. Wspaniała praca państwa, wspaniałe prezentacje. Każdy z rodziców
chciałby wybrać, tak? Chciałby zostać do szkoły, gdzie jest lepsza sala gimnastyczna, albo tam, gdzie w siódemce chciałbym, żeby być tym strażakiem, bo to siódemki, po prostu dać możliwość. Ktoś ma cztery na rynku, może to dziecko do jedynki, bo dziecko może przyjść po szkole do mnie do pracy, albo jadę gdzieś, nie wiem, koło piątki do trzeba coś, nie, to tam dziecko będę zrobił. Ale poważnie na to, że tak naprawdę te szkoły są dla dzieci, czyli pozwólmy rodzicom decydować o przyszłości naszych dzieci i o tym, żebyśmy mieli wolne wybór, żeby nie tkwi dalej w takiej, tak powiem, wszystko komunie, gdzie ktoś nam gdzieś każe iść. Ja mam jedyny wybór, to muszę postawić dziecko do prywatnej szkoły. To jest mój jedyny wybór, jaki mam dzisiaj. A chciałbym sobie wybrać z tych szkół, które mam w zasięgu de facto kilometra, kilka, chciałbym sobie wybrać jedną szkołę dla siebie i wiedzieć, że jeżeli tam jest miejsce, to zostanie przyjęte, jeżeli jest możliwość otwarcia dwóch oddziałów, to po prostu ta szkoła przyjmie moje dziecko. Ja rozumiem, że będzie troszeczkę może zamieszania, ale pokażmy, że jesteśmy otwarci na to, tak? Że miasto chce coś dla mieszkańców zrobić, bo dyskutujemy o kosztach, bo to jest wszystko fajne, tylko że tak naprawdę za tym wszystkim stoją dzieci, stoją rodzice, którzy muszą decydować o przyszłości swoich dzieci. Ja o to proszę się, może pani Wożeczka z komisją pochyliła tutaj nad tym tematem, bo ja nie wiem, czy to musi być ustawa, jakaś uchwała podjęta, czy to jest decyzja tutaj pana Sajora na przykład, że szkoły dostają sygnał, przyjmujemy tyle oddziałów, które możemy otworzyć, jeżeli mamy chętnych. Za tym idą pieniądze, bo tak naprawdę sami żeśmy widzieli na tych prezentacjach, jest mnóstwo dzieci, być może jest dużo więcej takich, które chciały przyjechać tutaj z Klęczowa, z Karlacha, bo rodzice tu pracują. Dajmy szansę wszystkim tutaj się po prostu znaleźć. To jest rozwój. Będziemy dbać o to, żeby to szkolnictwo dalej funkcjonowało. Nie mówię o likwidacjach, tylko mówię po prostu o tym, żeby iść do przodu. Dzisiaj się to dzieje, bo jak widać z tych materiałów, to dużo dzieci nie chodzi do szkół w swoich obwodach. Z różnych powodów. To tutaj trzeba by było dopytać dyrektorów, co stoi u podstaw takiej decyzji. Oczywiście likwidacja obwodów jest jednym z wariantów, który można przedyskutować, ale na pewno mamy zbyt dużą sieć placówek, mamy zbyt dużo sal, więc nie wiem, czy stać nas na to, żeby utrzymywać wolne przestrzenie. Dużym kosztem są oczywiście koszty osobowe w oświacie. To jest zdecydowanie ważący koszt. Koszty utrzymania bieżącego nie są, że tak powiem, tak duże w porównaniu do kosztów osobowych, to w tych materiałach też widać. I co średni koszt oddziału wychodzi około 200 tysięcy, gdzie przeliczeniowo mamy 110. Dzieci spoza rejonu Cieszyna, ponad 200 w szkołach, dopłacamy do każdego dziecka około 40-50%, zależy od rocznika. To są elementy, na które się trzeba pochylić. Jeżeli zostawiamy status quo, no to mamy określone koszty. Jeżeli próbujemy coś z tym zrobić, zoptymalizować, to staramy się obniżyć. Ale po drugiej stronie jest jednak szansa dla miasta, tak? Jeżeli miasto oferuje coś takiego, to ja nie wiem, że to jest główny powód, dla którego młodzi będą przyjeżdżać w Cieszyna, to może być jeden z wielkich plusów. Mieszkam tu, mieszkam w okolicy, ale mogę posłać dziecko tam, gdzie chcę. To jest przyszłość miasta, tak mi się wydaje, że to jest na pewno jedno, które możemy mieć po prostu. Ma pan rację w tej swojej wypowiedzi, natomiast pamiętajmy o pewnych narzuconych kryteriach organizacyjnych. Co najmniej dwie klasy, żeby jedna była sportowa. W szkołach integracyjnych, które mamy trzy, to co najmniej trzy klasy, żeby zrobić jedną sportową. Stowarzyszenia też chętnie by widziały jakieś wsparcie w szkołach. Dzieciaki może by się inaczej realizowały. Wszystko w końcu trafia gdzieś o finanse. Mamy bardzo dużo nauczycieli z wysokimi zarobkami. To też ma swoje znaczenie. Pozwoliłem sobie znaleźć oszczędności, które to jest propozycja. Myślałem o tych 300, nie wiem, 50 tysiącach rocznie, które miasto chce zaoszczędzić. Poświęciłem 2 godziny, wszedłem na stronę internetową miasta, spisałem sobie wszystkie jednostki, gdzie miasto ma udziały, policzyłem budynki, policzyłem naczelników, dyrektorów, kierowników i prezesów, bo takich tacy też są. Wyszło mi 75 osób, nie liczyłem szkół, przedszkoli. Ja nie wiem, żeby kogoś zwalniać, teraz wytłumaczę, o co chodzi. Wyszło mi, że jeżeli każdy z tych osób zarabia średnio krajowo, to łączny koszt pracodawcy tych 75 osób jest 5 700 000 rocznie. Sam znam dwóch naczelników, którzy w ciągu 3 lat przechodzą na emeryturę. Czy musimy mieć dwóch wice, jednego wice i kontynuować tą administrację? Być może
Za 2-3 lata możemy wice przesunąć na naczelnika i nie robić już kolejnego, tak? Możemy szukać oszczędności też na własnym podwórku. Szanowny panie, pozwoli pan, że oczywiście przedyskutujemy wszystkie opcje. Dziękuję bardzo za sugestie. Chciałabym Państwa zaprosić za 2 tygodnie na godzinę 16. Będziemy mieli wystarczającą ilość czasu, żeby rozmawiać. Dziękuję bardzo. Takim optymistycznym akcentem zakończyć, ponieważ ja tu posiadam odpowiedź na moje pismo Rady Rodziców, gdzie wybraliśmy się do kuratorów. Pozwolę Państwu, że przeczytam jeden fragment. Śląski kurator oświaty przyjmuje zasadę, iż nadrzędnym celem wszelkich działań w obszarze oświaty jest dobro dziecka i wszelkie zmiany organizacyjne dotyczące szkół i placówek nie mogą pogarszać sytuacji faktycznej i prawnej uczniów. I jako punkt 12, jeden z ostatnich, na końcu. Drogi panie Kaszturo, panie nasz przewodniczący, panie burmistrzu, drodzy nauczyciele, jest ekonomia. Jako punkt 12 na szarym końcu. Ja się bardzo cieszę, dlatego z niecierpliwością czekam, dlaczego ministerstwo nie chce mi dopłacić 350 tysięcy i właśnie obciąło mi subwencję. Także szanowni państwo, dostaniecie też tą informację. Ja myślę, że będzie już wystarczająca informacja również o tym, jak kształtuje się zatrudnienie w naszych szkołach po tym, jak pożegnamy w czerwcu ostatni rocznik gimnazjum i jakie będą z tym związane również informacje. Ale także nie tylko jednego nie pożegnamy. No proszę bardzo. Pani Burmistrz, wiedzieli Państwa, że można szukać oszczędności gdzieś indziej. Można. Szukamy droga Pani wszędzie, ale 32 miliony to jest 20% naszego budżetu i zaczęliśmy w tej kwestii. A ja mam ostatnia Rada Miasta i było głosowanie nad budżetem. Czy wszyscy byli świadomi, nad czym głosują? Tak, bo było jedno, a ja mam informację i rozmawiałam z jednym z panów, który głosował i powiedział, że nie zrozumiał do końca, z czego jest obcięte pieniążki. Pani burmistrz z tego bodajże miejsca powiedziała, no jak to nie wiecie, no subwencje oświatowe, czyli dalej tniemy koszty na dzieciaki. Szanowna pani, dostaliśmy mniej pieniędzy z ministerstwa. Pytanie było, dlaczego dostaliśmy mniej? Nie dostaliśmy jeszcze wyjaśnienia. Mamy w tej chwili informacje w analizie i tą informację również Państwu przekażemy za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo. Kieruję się tym, że trzeba zapełniać puste sale i to nie jest dobro dziecka, Pani Burmistrz. W żadnym wypadku to nie jest dobro dziecka. Przerzucać dzieci ze szkoły do szkoły. Szanowna pani. Państwo dyskutujecie, jak to Pan Burmistrz powiedział, wolnymi przestrzeniami. Szanowna pani, my mamy w obowiązku podjąć wszystkie działania, natomiast decyzja o tym, co się stanie i w jaki sposób się stanie, zostanie podjęta przez Radę Miasta, czyli Państwa przedstawicieli. To od takiego spotkania, Pani Burmistrz, ja pozwolę sobie jeszcze raz ostatnio powiedzieć, trzeba było zacząć od takiego, a nie od napiętnowania szkoły numer SP4 w pewien sposób. Szanowna pani, mogę panią zapewnić, że jak dyskutowaliśmy na debacie 2 lata temu, to była bardzo, ja nie będę wskazywać, kto był wtedy na debacie i kto się... 4 Rady Rodziców obecne na debacie, posiadające dokumenty i przypominające o tym pani burmistrz na spotkaniu w szkole. Była obecna. SP4 nie dotyczyło nas... Jeszcze wszystkich nas to dotyczy. Szanowni państwo, jeszcze raz podkreślam, wszystkich nas to dotyczy. Pan tutaj dzisiaj podniósł kwestię taką, że powinniśmy zadbać o to, żeby to była szansa też dla dzieci, żeby przyszły do Cieszyna i się tutaj w Cieszynie uczyły. Te dzieci będą miały szansę się uczyć w podstawówkach, ale już niekoniecznie będą miały szansę skończyć takie szkoły średnie, jakie chcemy. Ale pani burmistrz, szanowni państwo, podyskutujmy za 2 tygodnie. Macie państwo cały pakiet informacji, będziemy wszyscy... Najpierw te dzieci, pani burmistrz, muszą być szczęśliwe w podstawówce i to, co pani powiedziała na spotkaniu u nas w szkole. Proszę mnie przerywać, pani burmistrz, ja do końca pozwolę pani też skończyć.
Powiedziała pani, że każdy z nas chciałby, żeby dziecko chodziło do najlepszej szkoły średniej. Powiedziała wtedy pani, bo pani jest dumną absolwentką Coopera. I żeby te dzieci mogły też uczęszczać jak na najbardziej prestiżowe uczelnie. A ja dalej z pozycji mamy, mówię do pani burmistrz, nie spełniając swoich ambicji dzieciakami, bo być może w tych oddziałach integracyjnych, o których dyrektorzy mówią, są dzieciaki z deficytami, które nie będą ani na najwyższych uczelniach prestiżowych, ani na prywatnych. To są dzieci, które jak nie będą zaopiekowane od 1 do 8, to będziemy mieli problemy. Nie każdy chce być panią burmistrz, niektórzy chcą być piekarzami, inni chcą być, nie wiem, szefami. Ja się... I proszę nam na to pozwolić. Ale ja się jak najbardziej z tobą zgadzam, że pani po takiej prezentacji powie, że w którejkolwiek naszej szkole dzieci nie zostaną zaopiekowane i odpowiednio przygotowane do tego, żeby w życiu znaleźć swoje miejsce. Czy powie pani coś absolutnie dyrektorom? Nie, dlatego powiedziałam, że posłałabym dzieci do siódemki i zanim je posłałam, to tak chciałam. A ja bym tutaj radziła pani burmistrz pochylić się nad może opracowaniami psychiatrów i pedagogów i psychologów. Co w wieku szkolnym, takim jak jest od 1 do 8 czy od 1 do 4, robi zmiana środowiska? Pani przed chwileczką na korytarzu powiedziała, że dzieci się fantastycznie potrafią przystosować, przeadoptować. To ja jeszcze przypomnę szanownemu gronu i dyrektorom, że u nas jest mnóstwo dzieci z domu dziecka, którym to nie robi dobrze, ani żadnemu dziecku, bo każdy wie jak jest. Natomiast dorośli już niemalże ludzie, czyli przyszli absolwenci Coopera, mogą z całym szacunkiem przespacerować się gdzieś indziej i to nie musi być budynek SP4, tak jak pani szukała, bo obalamy teraz dwa argumenty. Ekonomię szukamy, jest propozycja, szukamy oszczędności gdzieś indziej. Nie wszyscy do Coopera, państwo potwierdzili, trzeba było się uczyć, żeby dojść do Coopera. To teraz się pytam, to ten uczeń, ewentualnie w tej chwili kończący gimnazjum, trzecią klasę czy ósmą podstawówki, on jest ważniejszy? Czy on ma już, tak, na tyle rozwinięty jest, że przespaceruje się czy na basen, czy na WF, czy gdziekolwiek indziej, z innego miejsca, niż akurat SP4, gdzie basen ani nie jest dla tych dzieciaków przystosowany, bo już wyższe dziewczynki w szkole nawet na główkę nie mogą skakać, bo niska jest na tyle niska. I jak chodzą dzieci z CEUW na WF, to chyba wszyscy nauczyciele były tych małych podstawówek może się... Szanowna pani, nie ma w ogóle dyskusji o przekazaniu basenu w szkołę średnią. Basen zostaje w naszych zasobach. Dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia.